Hej, witajcie moi drodzy. Dzisiaj kilka słów na temat torbieli. Przedstawię Wam metody, dzięki którym będziecie mogli sobie te torbiele zmniejszyć lub nawet doprowadzić do sytuacji, w której one znikną. Zawsze powtarzam i zawsze o tym trzeba pamiętać, że zanim się zabierzemy za takie rzeczy, domowe sposoby leczenia czy tam zapobiegania, trzeba się oczyszczać. Dlatego, że nawet torbiele, cysty, cokolwiek, guzy w organizmie często są pasożytami. I jeśli tego nie zrobimy, to nawet takie zabiegi, które Wam dzisiaj tutaj przedstawię, nie będą miały sensu. Dlatego najpierw oczyszczamy jelita, oczyszczamy później cały organizm odpowiednio, tak? Czyli wątrobę też musimy oczyścić. Często w wątrobie siedzą pasożyty. O tym wszystkim mówiłam we wcześniejszych moich filmikach, więc sobie sprawdźcie. Natomiast ja już mówię teraz do tych ludzi, którzy się oczyścili, tak, i nadal te guzy jakby są wyczuwalne czy widoczne na jakichkolwiek badaniach. Można się wspomagać jeszcze dodatkowo bardzo fajnymi preparatami, bardzo tanio można to zrobić, tylko trzeba do tego regularności. Zawsze o tym powtarzam, zabiegi, które się robi domowym sposobem, potrzebują czasu. Trzeba być regularnym, trzeba być konsekwentnym w działaniu swoim, tak, i nie zapominać o tym, że dzisiaj to mamy zrobić, tak, ten zabieg, czy to sobie po prostu postanowimy, czy wiadomo, zdrowie jest najważniejsze, więc trzeba jakąś energię od siebie w tym wszystkim dać. Pokażę Wam dzisiaj taki myk, dzięki któremu często torbiele się w ogóle wchłaniają. Można to stosować na guzy z tarczycy, oczywiście po oczyszczaniu, bo tak jak powiedziałam, guzy tarczycy to często są tasiemce, szczurze i różne inne patogeny. Więc jeśli nadal po oczyszczaniu coś tam jest, można się wspomóc. Kupujecie sobie buteleczkę oleju rycynowego w aptece czy gdzieś w sklepie zielarskim. Musicie to stosować codziennie, najlepiej na noc. Do tego jest potrzebna gaza, zwykła gaza, nie jałowa, taka średniej wielkości może być, i folia spożywcza. Bierzemy taki olej, on jest dosyć gęsty, trudno się go nakłada w ogóle, tak, bo on jest, no trzeba go najpierw dać do ciepłego, tak, czyli można całą tą buteleczkę do kąpieli wodnej włożyć do gorącej wody, żeby to się po prostu rozrzedziło. Wlewamy wtedy na taką gazę, powiedzmy, no zależy od tego, jaka część ciała, w jakiej części ciała znajduje się ta torbiel, czy to jest pierś, czy to jest tarczyca, czy to jest kolano, czy jakiekolwiek inne miejsce. Wiadomo, wtedy potrzebujemy albo większej gazy, albo mniejszej. To dobieramy oczywiście do miejsca naszego ciała. Bierzemy sobie, wlewamy po prostu taką, żeby było mokre, żeby to było czuć, tak, ten olej tam nalany, czyli takie powiedzmy, no pół tej buteleczki, takie 50 ml wlewacie na taką gazę. Na środek przykładacie sobie tu, do gardła tu, czy macie tu, no tam gdzie macie, tak? Oczywiście musi być to tam nakierowane. Najlepiej na noc, tak jak mówię. Zawijacie to na przykład, no oczywiście tak, żeby mieć swobodę w oddychaniu i tak dalej. Zawijacie sobie taką, to po prostu owijacie folią spożywczą dookoła. Jak ktoś ma guzy czy torbiele na jajnikach, czy na piersiach, to robi to samo, tak? Na obu piersiach jak macie, no to wiadomo, że gazy muszą być dwie i obwijacie się i po prostu wkładacie sobie piżamę, koszulkę, nie wiem co i śpicie tak. Rano to ściągacie i na drugi dzień trzeba to kolejny dzień, kolejny, ile będziecie potrzebować, tak? Oczywiście później to trzeba iść, zbadać, co się zmieniło, jak to się zmniejszyło i wtedy albo dalej kontynuujecie, albo się okazuje, że już tego nie ma i nie musicie już dalej tego robić. Minimum 2 miesiące takiej kuracji jest potrzebne. Więc naprawdę fajna sprawa, nieinwazyjna, dosyć tania i polecam to szczerze. Kolejną rzeczą, która jest bardzo fajna i też wypróbowana przeze mnie, jest to tak zwana maść czy tam krem świętej Hildegardy, jest to krem fiołkowy. No on akurat, taka mała pojemność, no nie jest tani, ale działa też świetnie. On poza tym też zapobiega powstawaniu nowotworu piersi. jakby no, wchłaniają się te łagodne torbiele. Leczy również ten krem szkodliwe promieniowanie rentgenowskie, tak? Czyli jeśli ktoś ma naświetlania jakiekolwiek, to ten krem jest świetny na to. Wszystkie torbiele w tkańce łącznej, tym trzeba smarować. Też oczywiście regularność jest tutaj bardzo istotna. I dodatkowo wspomaga leczenie pooperacyjne, czy tam blizny po nowotworach powstałe. Też tym kremem można leczyć. Świetna sprawa, musicie sprawdzić sobie, żeby to było oryginalne, tak? Bo też pewnie jakieś tam podróbki się zdarzają. To musi być oryginalna receptura świętej Hildegardy, krem fiołkowy. Bardzo, bardzo polecam. Ta pierwsza metoda jest metodą tanią, jest metodą taką, którą wiadomo, no trzeba trochę energii od siebie dać. Jest świetna, bo widać skutki, pozytywne skutki tego oleju rycynowego, tak? Tutaj bierzecie i smarujecie, nic więcej nie robicie. Tylko też codziennie lub nawet 2 razy dziennie. Oczyszczanie jest rzeczą podstawową, więc nie zabierajcie się za stosowanie tego, co dzisiaj tutaj powiedziałam, jeśli nie oczyściliście swojego organizmu z pasożytów. A co mówi totalna biologia na temat torbieli? Zatem torbiele w organizmie powstają w fazie zdrowienia narządów sterowanych przez substancję białą w mózgu. Czyli w fazie konfliktowej jest faza ujemna. Następują ubytki, owrządzenia, zaniki, stan osłabienia. A w fazie wagotonii następuje regeneracja funkcji plus wypełnienie i odbudowa. Trzeba zmniejszyć ilość konfliktów, a nie będą powstawać nowe torbiele. Natomiast wielkość torbieli zależy od masy konfliktowej. W torbielach gromadzi się również woda przy programie cewki zbiorczej nerki, czyli zatrzymywanie wody w organizmie. Jest to konflikt porzucenia, zostawienia samemu sobie i samotności. To na tyle dzisiaj i do następnego razu. Hej!